Pięknie dziękuję i witam wszystkich serdecznie. Poproszę jeszcze o moją prezentację, żebym mogła zacząć. O, już jest. A być może panu Pawłowi uda się po moim wykładzie się połączyć. Ja zawsze jestem głęboko wzruszona, jak widzę, wiem, że w czasie, kiedy przeciętni nauczyciele, normalni ludzie idą odpoczywać, to są tacy nauczyciele, którzy chcą się dokształcać, chcą się rozwijać i poświęcają swój wolny czas na to, żeby brać udział w takich spotkaniach. To jest naprawdę budujące i chylę czoło przed takimi osobami, które tutaj dzisiaj są. Tak jak pani Małgorzata Knap zapowiedziała, będę mówić o roli dobrych, wspierających relacji w szkole, które są absolutnym fundamentem efektywnej nauki. Nie ma co marzyć o efektywnej nauce, jeśli nie panują w szkole, w klasie dobre, wspierające relacje. Zresztą nie tylko w szkole. Bo wyobraźcie sobie państwo, że idziecie do restauracji z rodziną w wolny dzień, chcecie mieć miłe popołudnie, nie gotować i odpocząć sobie trochę. Idziecie do restauracji, wnętrze jest przepiękne, nowo wyremontowane, czujecie się wspaniale, jedzenie przepyszne, ceny umiarkowane, jak na tę jakość, to naprawdę jesteście zadowoleni i niemiła obsługa. Próbujecie kogoś przywołać, o coś poprosić, coś jeszcze zamówić, ignorują was, nie widzą, potem przyjdą, odburkną coś, nie przyniosą tego, co trzeba. No zdenerwowaliście się, tak? Bo miało być miło, miało być przyjemne popołudnie, a jakieś takie nieprzyjemne wymiany zdań niepotrzebne. Czy pójdziecie jeszcze do tej restauracji? Czy będziecie chcieli pójść do restauracji, w której jedzenie jest przepyszne, ceny umiarkowane, wszystko wam się podoba, tylko te relacje nie takie? No nie. Jeśli relacje są nie takie, to uciekamy. Są ludzie, którzy pracują w firmach, gdzie są złe relacje, cierpią, ale mówią, ale no takie tu pieniądze dostaję, że już trudno, będę cierpieć, ale w mojej sytuacji muszę tutaj zostać, ale tylko jeśli tylko byśmy mieli możliwość, to byśmy zmienili, tak? I jeśli nawet będziemy gdzieś zarabiać mniej, a nie jesteśmy jakoś tak finansowo przyciśnięci, to pójdziemy tam, gdzie jest nieco mniej, ale tam, gdzie nie będzie stresu, gdzie nie będzie takich niepotrzebnych, ciągłych zgrzytów. Dokładnie to samo dotyczy każdej innej firmy, weźmy na przykład przychodnię. Zlecono wam badania, macie te badania odebrać, wiecie, że mają być już w czwartek, dzwonicie do przychodni, czy byście mogli odebrać, a pani pielęgniarka mówi, nie, 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 to będzie pani miała za miesiąc wizytę, to będą te wyniki u doktora, doktor wszystko wyjaśni. Ale mówicie, nie chcecie czekać aż miesiąca, byście chcieli dostać te wyniki, nie, nie może wam przesłać mailem, to może wy przyjdziecie, mówić wtedy, może ja przyjdę i sobie telefonem zrobię zdjęcie. Nie, proszę pani, nie można, bo potem pacjenci sobie szukają w internecie jakieś swoje diagnozy, nie praktykujemy tego. No to może mi pani wydrukuje, może nie ma żadnej możliwości. Jak to działa na relacji? Jak się czujecie wtedy, kiedy jesteście tak potraktowani? No wszyscy wiemy, tak? Dokładnie to samo dotyczy szkoły, kiedy w szkole jest nagle statut, zresztą to jest niezgodny z prawem oświatowym zapis, że żeby rodzic zobaczył klasówkę, to musi się umówić i przyjść w godzinach pracy nauczyciela do tej szkoły, żeby zobaczyć. Dokładnie tak samo się czujemy, jak wtedy, kiedy jesteśmy w przychodni, gdzie nie chcą nam naszych wyników udostępnić, bo mają jakiś regulamin, który się temu sprzeciwia. Jeśli firmy są przeregulowane, jeśli te firmy są sformalizowane, zbiurokratyzowane, jeśli nie liczyć się to, jak człowiek się czuje, to zawsze wszędzie będzie wtedy źle. Bo zaczynamy mówić innym tonem, bo już jesteśmy nastawieni, jakbyśmy szli na wojnę. Nie ma już skupienia się na tym, o co chodzi w szkole, na nauce. Tak, tylko zastanawiamy się teraz, jak wyegzekwować te nasze prawa. Jeśli
uświadomimy sobie, jak sami chcemy być traktowani, czego szukamy w instytucjach, do których chodzimy, to dokładnie będziemy wiedzieli, jak wyglądają potrzeby dzieci, czego potrzebują i uczniowie, i rodzice, żeby móc się skupić na rozwoju, a nie mieć poczucia, że jesteśmy w ringu, w którym teraz kto kogo. Jeśli tylko byśmy przyjęli tę prawdę, bo to jest potwierdzone i nie podlega dyskusji, że dobre, wspierające relacje są niezbędne do tego, żeby mogła się odbywać efektywna nauka. Jeśli człowiek czuje się zagrożony, to skupia się na obronie, a nie na rozwoju. A to są zasoby energetyczne, których często nie wystarczy i na jedno, i na drugie. Jesteśmy ultraspołecznym gatunkiem. Jesteśmy nastawieni na wzajemne relacje. I relacje mają niezwykle duży wpływ na rozwój młodych organizmów, na rozwój dzieci. Ważne są i relacje rodzice-dziecko, i nauczyciel-dziecko, i w grupie rówieśniczej. Wszystkie te rodzaje interakcji mają też wpływ na nasz dobrostan. Kiedy czuje się człowiek, czy mały, czy duży, wykluczony, kiedy się go ignoruje, kiedy się nie widzi naszych potrzeb, co nas najbardziej boli? Kiedy przeżywamy coś trudnego, kiedy przeżywamy trudne emocje i ktoś je lekceważy i mówi, nie histeryzuj, a nie przesadzaj. Wyobraźcie sobie, że dziecko się popłacze, a my mówimy, no i czego, no i coś się stało. Nigdy byśmy tego dorosłemu nie powiedzieli, który płacze, bo jeśli ktoś płacze, to znaczy stało się coś bardzo złego, nie wytrzymał i dlatego tak skrajna, tak mocna reakcja. A jednak do dzieci tak mówimy. Nie słyszysz, czy nie słyszysz, co ja do ciebie mówię? Masz uszy, czy nie masz? Ja po polsku mówię. Nie widzimy w tym niczego złego. Patrz pod nogi, guło jedna, bo się kiedyś zabijesz. Ponieważ jesteśmy ultraspołecznym gatunkiem, to bardzo duże połacie mózgu odpowiadają za relacje z innymi ludźmi. Wyczuwamy intencje. Nawet niemowlaki, które się urodzą i mało co z tego świata rozumieją, to bardzo dobrze rozumieją emocje i nastawienie innych osób. Nie musimy wcale słów używać, my nie musimy wcale wprost powiedzieć, czy kogoś lubimy, czy nie. Dzieci to odbierają, a tym bardziej dzieci w przedszkolu, w szkole. I bardzo trudno udawać, w zasadzie nie można udawać. Jeśli ktoś rzeczywiście nie lubi małych ludzi, których ma przed sobą, to dzieci to doskonale będą wyczuwać. Kluczowe oczywiście są relacje dorosły-dziecko, bo żeby dzieci mogły uwierzyć w siebie, najpierw musi uwierzyć w nie ktoś dorosły, ktoś, kto jest dla tego dziecka autorytetem. To są oczywiście rodzice i w naturalny sposób nauczyciele. Jeśli mamy taki cel, jeśli chcemy wychować niezależnych, stabilnych emocjonalnie ludzi z bezpiecznym stylem przywiązania, którzy nie będą uzależnieni od opinii innych ludzi, no to musimy to odpowiednio wyrabiać. Dlaczego to jest takie ważne, wychować ludzi stabilnych emocjonalnie? Jeśli dzieci przyzwyczają się do tego, że ich dobrostan, ich samopoczucie zależy od tego, jak ktoś się będzie o nich wyrażać, czyli od opinii innych ludzi, to potem, nie wiem, czy znacie takich dorosłych, odnoszą w życiu ogromny sukces. Mają wszystko, o czym inni marzą i ciągle się czują chorobliwie niepewni. Tacy ludzie bardzo często szukają pomocy terapeutów i cały czas się boją, że nie są dość dobrzy, że ktoś przejrzy to, że oni nie są na tym stanowisku, w tej funkcji, w której powinni. Chociaż nie ma żadnego powodu obiektywnego. Mają w sobie tę niepewność i to uzależnienie od głasków, które przychodzą z zewnątrz. Ta potrzeba głasków, ta niegojąca się rana braku pewności siebie może przekreślić człowiekowi całe życie. I dlatego tak ważne jest wychować ludzi stabilnych emocjonalnie, którzy będą się czuli dobrze, jeśli będą mieli przeświadczenie, że dobrze wykonali swoją pracę. Zrobiłam tę pracę tak dobrze, jak to umiałam zrobić i to wystarczy. Nie muszę mieć pochwał cały czas od innych. Tu oczywiście stopnie wchodzą, prawda? To przyzwyczajenie, uzależnienie, że zawsze ktoś z zewnątrz ocenia,
to nie jest dobre, to powoduje, że właśnie uzależniamy się od opinii innych osób. Dlatego w 1.3 na przykład świetnie, podstawy programowe są dobrze napisane, mamy dawać informację zwrotną, prawda, gdzie dziecko jest. Ale gdzie jest, co umie, czego nie umie. Ale te style przywiązania, chciałabym zwrócić na nie uwagę, są niezwykle ważne. Style przywiązania rozwijamy w dzieciństwie. Mamy takie style przywiązania, które są bezpiecznymi i takie, które nie dają poczucia bezpieczeństwa. Jeśli sam dorosły nie rozwinął w dzieciństwie bezpiecznych stylów przywiązania, nie ze swojej winy, po prostu to od dorosłych zawsze zależy, czyli od naszych rodziców, to nie znaczy, że będzie złym nauczycielem, złym opiekunem, ale musi to przepracować, musi sobie z tego zdawać sprawę. Natomiast jeśli ktoś nie ma bezpiecznego stylu przywiązania i nie zdaje sobie z tego sprawy, w ogóle nie wie, o co chodzi, to nigdy nie będzie mógł dać dzieciom wsparcia, którego potrzebują, żeby zachować, żeby rozwinąć stabilną osobowość. Ta potrzeba dobrych relacji jest od początku życia. Jak tylko się dzieci urodzą, potrzebują dorosłych, którzy nawiążą z nimi dobre, ciepłe relacje. Oczywiście również w przedszkolu i oczywiście również w szkole. My dorośli jesteśmy niezwykle ważni w życiu dzieci. Bez nas nie potrafią rozwinąć swojego potencjału i po pierwsze musimy im dawać wsparcie, muszą czuć za swoimi plecami tego dorosłego, który w razie upadku, to mówię teraz w przenośni upadku, tak, bo w przedszkolach i szkołach to już nie jest tak, że dzieci upadają dosłownie, choć się zdarza, również te upadki w przenośni. To jest ten dorosły, który za mną stoi i złapie albo pomoże wstać, czyli ta potrzeba bezpiecznego portu, kogoś, kto jest silniejszy, kto jest mocniejszy niż ja i kto da mi oparcie, a jednocześnie mamy dostarczać wzorców zachowania, jak się w pewnych sytuacjach zachowuje i mamy inspirować do rozwoju, pokazywać ciekawe rzeczy. Wiemy, jak dzieci słuchają z zainteresowaniem, nawet małe takie. Opowiadaj mi, pokazuj mi w książeczce, tak? Jeszcze nie umieją dobrze mówić, a cio to. I trzeba mówić, trzeba pokazywać. Im więcej ciekawych sytuacji potrafimy pokazać, im bardziej ciekawie potrafimy opowiadać, tym lepiej się rozwijają. Oczywiście to znowu wymaga wejścia w relacje z dzieckiem. Co się dzieje, gdy w przedszkolu czy w szkole brakuje dobrych, wspierających relacji? Słyszałam ostatnio o żłobku w mieście, w którym mieszkam, gdzie dzieci karane są, kiedy płaczą, to karane są w taki sposób, że się je wsadza w te wysokie krzesełka i opiekunka nie podchodzi do dziecka tak długo, jak długo płacze. Dopiero kiedy przestanie płakać, dopiero wtedy opiekunki do dziecka podchodzą. Z punktu widzenia rozwoju mózgu, my wiemy, znamy takie badania, doświadczenia były prowadzone, których później zabroniono, zaraz opowiem o kamiennej twarzy. To jest przykład znęcania się nad dzieckiem. Wielu dorosłych nie zdaje sobie z tego sprawy, ale to jest znęcanie, które ma ogromny wpływ na rozwój mózgu, na rozwój ciała migdałowatego. To może uszkodzić mózg, uszkodzić zmiany, spowodować w mózgu nieodwracalne już do końca życia. Były kiedyś takie eksperymenty prowadzone nad łóżkiem niemowlaka, pochylała się jakaś obca twarz, człowiek, który miał taką martwą twarz, wiecie, martwą, znaczy ani nie wyrażającą żadnych emocji, ani dobrych, ani złych. Dziecko machało rączkami, coś tam gaworzyło, próbowało nawiązać kontakt wzrokowy, a ten dorosły po prostu patrzył i nie reagował. Tak jakby nie słyszał, nie widział, jakby tego dziecka przed nim nie było. I dzieci przez ileś minut próbują nawiązać kontakt, a potem odwracają się do ściany, do drugą stronę i płaczą. Zabroniono tych eksperymentów, bo można było stwierdzić, że ma to negatywny wpływ na rozwój właśnie ciał migdałowatych w mózgu. I nam się często wydaje, że nasza neutralna postawa, to znaczy ani nie krzyczymy, ani nie mówimy niczego złego, ani specjalnie nie wyrażamy żadnych emocji, to nie jest na zero, to nie jest neutralne, to jest dla mózgu na minus. Tak? My ludzie, a szczególnie mali ludzie, są zaprogramowani na pozytywne reakcje, na uśmiech, na to, że jest się dostrzeżonym, na to, że będzie się wziętym za rękę.
potrzebne jest coś na plus, żeby to było w porządku, żeby to było neutralne. Jeśli to jest obojętność, to to jest dla dziecka również na minus, to jest też odrzucenie. Jeśli dzieci są odrzucone, jeśli dzieci są niedostrzeżone, jeśli ich potrzeby emocjonalne nie są zaspokojone, to pojawia się stan zagrożenia i wtedy, tak jak już powiedziałam, skupią się na obronie, próbując się bronić, a nie na rozwoju. Więc tam, gdzie nie ma dobrych, wspierających relacji, tam mali ludzie skupiają się na czymś, na czym nie powinni się skupiać, na tym, jak przetrwać w tej sytuacji. Relacje to fundament efektywnej nauki. Gdy nie ma poczucia bezpieczeństwa, skupiamy się na obronie, a nie na rozwoju. Takie podsumowanie. Oczywiście chodzi i o bezpieczeństwo fizyczne i emocjonalne. Dlatego tak ważne jest nastawienie nauczycieli. Czy nauczyciel występuje wobec ucznia w roli urzędnika, który realizuje podstawę programową i przygotowuje uczniów do egzaminów, czy taki nauczyciel jest raczej towarzyszem podróży, ja nazywam w moich książkach dla dzieci i dla jeszcze bardziej dla dorosłych, nazywam nauczycieli wspieracielami, którzy pokazują ciekawy, fascynujący świat, a jednocześnie dają wsparcie i dają poczucie bezpieczeństwa. Wydaje mi się, że to dobrze by było, gdybyśmy przestali nazywać nauczycieli nauczycielami, bo nauczyciel ma jakby tak ten sens przekazać wiedzę. My wiemy, nauczyciel nie musi nauczać, ale powinien stworzyć środowisko, w którym dzieci mogą się uczyć. Mamy Marię Montessori, która nam mówiła, pomóż mi zrobić to samemu. Dzisiaj mamy badaczy mózgu, którzy mówią, nauka wymaga aktywności uczącej się jednostki. Wszystko, co tę aktywność hamuje, hamuje jednocześnie procesy uczenia się. Neurobiolodzy mówią to samo, co mówili reformatorzy edukacji, tylko posługują się innymi pojęciami. Dobre relacje zakładają, że dorośli dostrzegą rozwojowe potrzeby młodych ludzi i że adekwatnie na nie zareagują. To jest taka triada. Najpierw musimy dostrzec, co się z dzieckiem dzieje, potem musimy zrozumieć, co się z dzieckiem dzieje i dopiero wtedy możemy adekwatnie zareagować. I wszędzie tu może coś pójść nie tak. Jeśli nie dostrzegamy, a często jako dorośli nie dostrzegamy nawet głębokiej rozpaczy dzieci i mówimy, oj przestań, tak, nie przejmuj się, no przecież no to co, no i śmiał się z ciebie, że zrobiłaś siusiu w przedszkolu, tak? Wcale nie zrobiłaś, oblałam się, a on się śmieje, że ja zrobiłam siusiu. No to go zignoruj, przecież dla dziecka to jest ogromny problem, tak? Albo w szkole potem, kiedy dostaje minus, ojej, no i minus, no to potem sobie coś tam nadrobisz, dostaniesz plus. Dziecko czuje głębokie poczucie niesprawiedliwości, z którym sobie samo nie radzi. My musimy dostrzec, musimy zrozumieć, że to jest ważne, i dopiero wtedy możemy adekwatnie zareagować. Musimy właśnie sobie zdawać sprawę z tego, że mamy być takim bezpiecznym portem dla małych ludzi. I że jeśli będziemy dla nich bezpiecznym portem, to wtedy będą mogły te dzieci rozwijać się na miarę swoich możliwości. Ale dokładnie to samo dotyczy młodzieży. Młodzi ludzie też potrzebują naszego dorosłego wsparcia. Ocalić skrzydła to jest... Książka to jest picture book dla dorosłych o dzieciach. Ocalić skrzydła o potrzebach i emocjach dzieci w szkole. Niesamowita książka, która w przejmujący sposób pokazuje, jak dzieci odbierają pewne szkolne sytuacje. Tam, gdzie nam dorosłym i rodzicom i nauczycielom bardzo często się wydaje, że nic takiego się nie stało, że nie ma problemu, to właśnie okazuje się, że się stało. Tylko nie umiemy dostrzec, nie umiemy zrozumieć i dlatego nie umiemy adekwatnie zareagować. I kiedy dzieci nie dostają od nas tego, co powinny dostać, to nie rozwijają stabilnych emocji i nie potrafią być ludźmi stabilnymi emocjonalnie. Denerwują się, wtedy rzeczywiście te trudne emocje biorą, przejmują nad nimi władzę i bardzo często nie potrafią
zachowywać się tak, jakbyśmy im tego życzyli, ale to nie jest wina dzieci. One same się tego nie nauczą. Bez naszego wsparcia w ich płatach przedczołowych nie rozwiną się struktury, które są konieczne do tego, żeby regulować emocje, żeby móc kontrolować emocje. Może jesteście w stanie, napiszcie mi proszę na czacie, czy możecie przeczytać na slajdzie. Bo wydaje mi się, że lepiej jak sobie każdy przeczyta sam. Dziękuję Pani Paulina, Pani Magdo, przeczytajcie. Relacje i dobrostan, prawda? O tym mamy dzisiaj mówić. Kiedy dzieci nie wytrzymują, to często krzyczą, to często nas atakują. I my wtedy mówimy, że są niegrzeczne. Nie, one nie są niegrzeczne. One po prostu nie wytrzymują tej sytuacji, w której się znajdują. I kiedy my nie potrafimy zrozumieć, że to jest krzyk, wołanie o pomoc, a nie, tak jak my to mówimy, niegrzeczność, to droga do tego, żeby to dziecko mogło się stabilnie rozwijać, jest zamknięta. Bardzo często nie mamy tego świadomości. Ja przez wiele lat kształciłam przyszłych nauczycieli, studentów kierunków pedagogicznych i kiedy przychodzili na praktyki pedagogiczne, to widziałam od razu, że są osoby, które bardzo surowo, z taką przemili ludzie, którzy w relacjach z kolegami, ze mną byli naprawdę wszystko co najlepsze można było o nich mówić, a jednak gdy stawali przed klasą, nagle się robili jacyś dziwnie sztywni, surowi, taki wzrok, przed którym aż ciarki mnie czasami przechodziły, jak widziałam taką jedną studentkę, czy przypominam sobie teraz jeszcze inną osobę, widzę takie właśnie osoby, które tak dziwnie nagle się zmieniały. I kiedy ja im to mówiłam, że za surowo mówią, że się uczniowie boją, to mi nie wierzyli. Człowiek tego nie jest w stanie zauważyć. Bardzo często się tak zdarza, że nauczyciele tego nie zauważają. Ja studentów mogłam nagrać, bo umawiałam się wtedy z nimi, że przyjdę z kamerą i nagram. I pamiętam pewną Magdę, której puściłam to nagranie z jej klasy, z jej lekcji, bo ona mówiła, ja wcale surowa nie jestem, ale gdzie pani doktor? Absolutnie. Jak jej obejrzała może 2-3 minuty, powiedziała, proszę to wyłączyć, ja już wszystko wiem, nie rozmawiajmy dzisiaj, ja muszę iść, ja muszę się z tym muszę to przemyśleć, porozmawiamy później, dobrze? Widziałam, jaka była poruszona tym, co zobaczyła. Ja wiele razy się przekonałam, że nauczyciele, wszyscy ludzie na pewno, pewien procent ludzi tak ma, tylko ja teraz mówię o byciu nauczycielem, pewien procent nauczycieli nie widzi swojej surowości, nie widzi, nie słyszy swojego tonu, nie widzi swojego surowego wzroku i nie potrafi zrozumieć, jak wtedy czują się dzieci, kiedy ktoś tak na nie patrzy. Są też ludzie, którzy są wyjątkowo tacy nastawieni na perfekcję. Każdy błąd wyłapią, jakby z radością. Tak, o tu jest błąd, tu źle zrobiłaś. To tak samo bardzo źle wpływa na rozwój dzieci, ponieważ nie ma nauki bez robienia błędów. Te błędy są immanentną częścią procesu uczenia się. I to jest takie ważne, żebyśmy odróżniali, kiedy jest trening, a kiedy są zawody. Jak jest trening, to można robić błędy. I te błędy muszą być traktowane jako coś oczywistego, normalnego. Wtedy mamy dobre relacje. Jeśli ktoś wymaga od dzieci, które się zaczynają uczyć, pisać, czy czegokolwiek innego bezbłędności, to niszczy relacje. A jak niszczy relacje, to też ma przełożenie i na dobrostan, i na efektywność uczenia się. Jacy zatem nauczyciele stwarzają dzieciom najlepsze warunki do rozwijania ich potencjału? Nauczyciele, którzy potrafią być dla uczniów bezpiecznym portem, potrafią dostrzec w dzieciach to, co najlepsze,
i dać im to, czego potrzebuje ich głodna, rozwijająca się inteligencja. Każde dziecko ma jakieś silne strony, jest w czymś dobre, więc jeśli jako dorośli potrafimy pokazać, dobrze, może z tym sobie gorzej radzisz, ale zobacz, z tym sobie świetnie radzisz, i pokazujemy, każdy człowiek jest w czymś dobry i w czymś słabszy, to jest też oczywiste. Chodzi o to, żeby każde dziecko, niezależnie od tego, czy jest dobre z matematyki, czy się szybciej nauczyło czytać, czy wolniej, żeby ono mogło iść przez życie z podniesionym czołem, żeby ono nie myślało o sobie, jestem do niczego, tak? Do niczego się nie nadaje i moja praca nie ma sensu, przecież i tak dostanę złą ocenę. Jeśli dziecko nabierze takiego przekonania, że jest gorsze, to droga do sukcesu wtedy jest zamknięta. Niestety ten kierunek systemu edukacji ostatnio poszedł w bardzo złą stronę. Żaden z reformatorów edukacji nie zajmował się pomiarem dydaktycznym. Nikt nie mówił o tym, jakie klasówki, ile klasówek. A dzisiejsza szkoła to w zasadzie kartkówki, klasówki, testy, diagnozy. Dzieci się pod tym uginają, nie dają rady. I kiedy widzimy, że nie dają rady, to bardzo wielu nauczycieli nie potrafi zaproponować nic innego niż jeszcze więcej tego, co nie działa. Dzieci przestają widzieć to, czego się uczą przez pryzmat piątek, szóstek, plusów, minusów, złotych gwiazdek. Przychodzą do domu i mówią, dostałam piątkę. Kiedy rodzic chce wiedzieć więcej, to mówią z angielskiego albo z historii. Ale i my przestajemy widzieć dzieci przez te oceny. Jak długo będziemy więźniami ocen, jak długo będziemy myśleć, że w szkole chodzi o oceny, tak długo będą cierpieć relacje i tak długo nie będzie efektywnej nauki. Tam, gdzie jest skoncentrowanie na testach, na ocenach, tam dzieci kierują się na to, żeby zdobyć najlepsze oceny. One zaczynają postrzegać szkoły jako grę i te najinteligentniejsze szybko łapią zasady tej gry, czyli jak najmniejszym nakładem pracy zdobyć jak najlepsze oceny. Jeśli je już nauczymy, że zawsze jest coś za coś, naucz się wierszyka, dostaniesz piątkę, narysuj szlaczek, dostaniesz złotą gwiazdkę, to kiedy nie ma żadnych nagród, to mówią, a po co mam czytać, a po co mam liczyć, tak? Przecież zawsze było coś za coś. Mamy dwie kultury edukacyjne, kulturę nauczania i kulturę uczenia się. W tej kulturze nauczania relacje były zdefiniowane, prawda? Nauczyciel, który jest tutaj tym kierującym całym procesem uczenia się, tłumaczącym, wyjaśniającym, w zasadzie cała aktywność jest po stronie nauczyciela, a uczniowie byli biernymi odbiorcami wiedzy. I tak ten wybór kultury edukacyjnej przekładał się i na rodzaj relacji panujących w klasie i przekładał się na metodykę, bo w kulturze nauczania była ta metodyka, którą wszyscy dobrze znamy. Jej symbolem są te konspekciki, tak je złośliwie określam, nie bez powodu, bo to jest całe zło, to jest ta kotwica, która nie pozwala edukacji rozwijać się dalej. Pamiętacie, co do minuty trzeba było zaplanować, co uczniowie mają myśleć, mówić, robić. Nawet były takie rubryki jak spodziewane czy oczekiwane odpowiedzi uczniów. Wszystko było z góry narzucone. W kulturze uczenia się potrzeba zupełnie innego podejścia. Więc w tej kulturze nauczania nauczyciel miał być takim urzędnikiem, który realizuje podstawę programową. Proszę, tu jest podstawa, tu są cele lekcji rozłożone. Zupełnie inne są relacje i inna jest metodyka. Potrzebujemy innej metodyki w kulturze uczenia się. Ja ją opisałam właśnie w tej książce, którą tu widzicie, Nurty edukacji alternatywnej w świetle wiedzy o procesach uczenia się. Współautorem jest profesor Marek Kaczmarzyk, neuropsycholog dr Marcin Jaracz. Chodziło o to, żeby połączyć to, co wiemy od reformatorów edukacji z obecną wiedzą o tym, jak uczy się mózg. I to oczywiście jest też takie ważne, żeby rozumieć, że stres jest tym, co blokuje wyższe funkcje poznawcze, wysoki poziom stresu, a więc w tym również procesy uczenia się. Kiedy mamy takich nauczycieli wspieracieli, nauczycieli, którzy nie są zorientowani na podstawę programową, tylko dla których punktem odniesienia są dzieci, uczniowie, ich możliwości, ich fascynacje, ich ograniczenia i dostosowują się do swoich uczniów,
to wtedy dopiero możliwe jest efektywne uczenie się. Kiedy nauczyciel jest, jeśli dla nauczyciela punktem odniesienia jest podstawa programowa i niezależnie od tego, w jakiej jest klasie, on po prostu realizuje swoje, to efektywna nauka nie jest możliwa. Jeśli mamy taką kulturę edukacyjną, która jest sformalizowana, zbiurokratyzowana, przeracjonalizowana, odhumanizowana, to zupełnie wszystko inaczej wygląda niż wtedy, kiedy kultura edukacyjna nastawiona jest na człowieka. Dziecko uczeń czy dziecko człowiek? Jeśli nie widzimy w dziecku człowieka, jeśli dziecko prosi o to, żeby wyjść do toalety w czasie lekcji, a my mówimy, miałeś przerwę, mogłeś iść. Wiemy, można mieć zapalenie pęcherza, można mieć rozwolnienie, można mieć, ludzie mają, my ludzie, tak, różne sytuacje. I chce mi się teraz, muszę iść do toalety, a ktoś mówi, nie, siedź tutaj i pisz. To widzi ktoś, nie widzi w uczniu człowieka. I jeśli nie widzi w uczniu człowieka, to relacje na pewno ucierpią. I ucierpi nie tylko dziecko, ucierpi też nauczyciel, bo kiedy wchodzimy na ring, to my nauczyciele, mówię my, bo ja też przecież długie lata uczyłam, to my nauczyciele też rykoszetem dostajemy. W złych relacjach nikomu nie jest dobrze. Nauczyciele należą do grupy zawodowej, która jest bardzo obciążona problemami psychicznymi i stany lękowe, i bezsenność, i wypalenie zawodowe. Bardzo wielu nauczycieli ma problemy. Bardzo wielu z tych, którzy właśnie sami wchodzą na ring i chcą pokazać, że to oni tutaj mają najwięcej do powiedzenia, oni niestety też płacą za taką postawę ogromną cenę. Ocenianie jest jednym z tych elementów, które ma ogromny wpływ na relacje, a więc i na dobrostan, bo my ludzie mamy ogromną potrzebę sprawiedliwości. Teraz są ta metoda, którą znamy wszyscy od dawna, myśmy się wychowali w kulturze błędu, czyli kulturze, której uwaga była kierowana na błędy. No widzicie, tutaj po lewej stronie mnożenie, dzielenie, tam gdzie źle jest minus, odjąć 3 punkty, 10 minus 3, 7 punktów, czwórka. Po prawej stronie macie dokładnie to samo, to jest kultura wspierania rozwoju, to jest kultura zielonego długopisu. Ale tu nauczyciel zaznaczył, ile uczeń zrobił dobrze, a pominął to, co źle. Jeśli chce się ten uczeń poprawić, to musi się zająć tym, co było źle. Ale tutaj uwaga nauczyciela jest, popatrz, to już umiesz. I daje komentarz. I to sama, ta sama ocena. Na pewno znacie rozporządzenie o ocenianiu i promowaniu, o ocenianiu, promowaniu i klasyfikowaniu z 22 lutego 2019 roku, które mówi o tym, jakie kryteria mają spełniać oceny bieżące, mają informować ucznia o tym, co zrobił dobrze, co źle i jak to poprawić. Żadna cyfra nie spełnia kryteriów oceniania bieżącego. Ta klasówka jest niezgodna z prawem oświatowym. Ta czwórka nie informuje, co uczeń zrobił dobrze, co źle i jak to poprawić. Musi być komentarz, ale znaczy czwórki nie musi być, tak? Ten komentarz będzie już oceną zgodną, oceną bieżącą, zgodną z prawem oświatowym. No też na pewno wiecie, że ustawa o prawie oświatowym, artykuł 44b o ocenianiu mówi jasno, że nauczyciel jest zobowiązany do wystawienia jednej oceny cyfrowej w ciągu roku, tej na świadectwie, jednej. I skala 1-6 dotyczy ocen na świadectwie. Poza tym można dowolnie, a przede wszystkim opisowo, bo mamy informować o tym, co dobrze, co źle i jak poprawić. I to ma ogromny wpływ na relacje i to ma ogromny wpływ na osiągane wyniki. Bardzo wiele budzących się szkół ocenia już zgodnie z prawem oświatowym, odeszli od cyferek i nigdzie wyniki nie spadły, nigdzie nie zostały na tym samym poziomie, wszędzie rosną. Bo kiedy stawia się na relacje i na przygotowanie ciekawych lekcji, a nie na sprawdzanie klasówek, tam dzieci uczą się intensywniej. Więc z jednej strony mamy tradycyjną kulturę błędu, z drugiej strony kulturę wspierania rozwoju, która nie może się obyć bez pracy nad relacjami.
I w obie, znaczy jeśli się tymi kulturami zajmujemy właśnie, jak oceniać, żeby wspierać rozwój, polecam te dwie książki, właśnie Nurty Edukacji Alternatywnej, tu w ramkach macie takie piguły jakby zebrane z wiedzą dotyczącą procesów uczenia się, kiedy mózg uczy się, a kiedy wyższe funkcje poznawcze są wygaszane, ale jeśli chodzi o motywację i o traktowanie błędów, to bardzo polecam bestsellerową absolutnie książkę Daniela Pinka Drive. Jak pracować w szkole nad relacjami? Myślę sobie, że wiele osób by chciało, no dobrze, chciałabym jakoś tak pracować nad relacjami, chciałabym, żebyśmy o emocjach mówili, ale jak ja mam to zrobić, tak? Jakie materiały, od czego mam zacząć? I dlatego zaczęłam pisać takie moje książki, to jest seria, są w tej chwili 4, w których są też zadania i do polskiego, do matematyki, do geografii, do biologii, do przyrody, do 1-3, ale tu są też zadania, które pozwalają zająć się emocjami. I nie tak, że ty mi teraz, Kasia, opowiedz, jak ty się czujesz, tylko w taki inny sposób dzieci, młodzi ludzie, żeby mówili tyle, ile chcą. Powinniśmy pracować nad relacjami, powinniśmy takie zadania wprowadzać też na godzinach wychowawczych. No i pytanie, czy obecny model szkoły dostrzega potrzeby rozwojowe dzieci, czy traktuje uczniów jak autonomiczne jednostki, czy punktem odniesienia są dla nauczycieli ministerialne dokumenty, czy realne możliwości zainteresowania i ograniczenia uczniów, czy widzimy w uczniach ludzi, czy widzimy w dziecku człowieka. I myślę sobie, że każdy tak z automatu powie tak, oczywiście, że tak, to dlaczego tyle dzieci czuje się niedostrzeżonych, czuje się pokrzywdzonych, dlaczego tylu rodziców ma żal. Bardzo często nauczyciele mają najlepsze intencje i naprawdę nie mają, ich celem nie jest nic złego. Natomiast jeśli nie dostrzegamy tych emocji dzieci, to musimy przyjąć, że wiele z nich wyjdzie z poczuciem krzywdy. Dlatego tak ważne jest w naszym zawodzie umieć dostrzec to, co się z dziećmi dzieje, umieć zrozumieć i wtedy dopiero adekwatnie zareagować. Jeśli nie zareagujemy, to nie tylko to dziecko będzie cierpiało. Powiemy, ktoś powie, to problem tego dziecka, ale my nie będziemy mieli efektów, tak? Bo nie będzie wtedy efektywnej nauki. W budzącej się szkole postulujemy od dawna odejście od kultury nauczania i przejście do kultury uczenia się. I to jest wtedy nauka bazująca na zainteresowaniach i fascynacjach uczniów, czyli odkrywanie świata, a nauka umożliwiająca personalizację, bo wiecie, indywidualizacja jest wtedy, kiedy na przykład dla jednej grupy przygotujemy zadanie na przykład na 3 poziomach, dla tych słabszych, dla tych średnich i najlepszych, ale nawet gdybyśmy nie spali, to nie jesteśmy w stanie przygotować zadań na poziomie wszystkich. Natomiast z personalizacją mamy do czynienia wtedy, kiedy dajemy jedno zadanie, które każdy uczeń może zrobić na swoim poziomie. I w tych moich książkach, w tej serii Piernikowa Wyspa, znajdziecie bardzo dużo zadań, które właśnie są spersonalizowane, czyli może je zrobić dziecko w pierwszej klasie, w trzeciej, w czwartej, w siódmej, w ósmej, w szkole średniej i mogłabym te zadania dać też studentom, gdybym jeszcze z nimi pracowała. To są zadania spersonalizowane. Produkt będzie inny, to co wyjdzie będzie inne. I tam mogą być błędy. Inaczej zrobi dziecko, które jest słabsze w klasie, inaczej zrobi dziecko, które jest lepsze. Im więcej spersonalizowanych zadań, tym bardziej mamy gwarancję, tym większa gwarancja, że każdy rozwinie się na miarę swoich potrzeb. No i przede wszystkim nauka, której celem nie są stopnie. My to musimy powtarzać wszędzie, gdzie tylko się da. Celem nauki nie są stopnie. Stopnie mają wspierać proces uczenia się. Kiedy stopnie stają się celem samym w sobie, to efektywność uczenia się leci na łeb, na szyję, mówiąc kolokwialnie. Więc dziecko człowiek, a nie dziecko uczeń. Kiedy zaczniemy widzieć w uczniach ludzi, którzy mają prawo mieć gorszy dzień, którzy mają prawo być smutni, którzy mają prawo czegoś nie rozumieć, my też nie wszystko rozumiemy zaraz za pierwszym razem, to się oczywiście przenosi na relacje. Bardzo polecam tę książkę. Napisał ją niemiecki neurobiolog Gerald Hüther
Gerald Hüther w tej książce powiedział, że praca w grupach, pamiętacie, jesteśmy ultraspołecznym gatunkiem, praca w grupach powinna być podstawową formą pracy w szkole, bo my ludzie najlepiej uczymy się, pozostając w interakcji od siebie nawzajem. Kiedy możemy uczyć się od siebie nawzajem, i to ja widzę w budzących się szkołach, kiedy ludzie odchodzą od tych metod transmisyjnych, od tej metodyki stadnej, od tego, że całe stado idzie tym samym tempem, uczy się tego samego w taki sam sposób, w tym samym czasie. Kiedy przechodzimy, odchodzimy od tego i zaczynamy uczyć tak, jak nas uczyli reformatorzy edukacji, to nagle nie tylko są lepsze relacje, ale też jakie są wyniki. I to zawsze taki żal mnie ogarnia, kiedy widzę, że tak nie wszyscy mogą, że ta tradycyjna metodyka, która nam nauczyła, narzuciła te metody podawcze, jest naprawdę taką kulą u nogi. Pamiętajcie, im więcej pracy w grupie, im więcej będą mogli sobie pomagać, tłumaczyć, tym lepiej. Metody aktywizujące powinniśmy, kiedy pracują w grupach, warto stosować te metody aktywizujące. Teraz panuje taki zwyczaj, tak się przyjęło, że jest przerobiona dział, to czy się robi klasówkę po przerobionym dziale. To jest źle. Tak bym chciała znaleźć takie dobre słowa, żeby wyjaśnić, nie róbcie tak, nie róbcie tyle tych klasówek. Każda klasówka to przerwa w procesie uczenia się. Co zamiast klasówek? Na przykład gry. Tak, tworzą sobie sami grę, cztery pionki, wchodzą na pola, są opisane, jedynka, dwójka, trójka, czwórka, a na kartce do każdego pola pytanie i grają zamiast robić klasówkę. Sami przeglądają dział, tworzą pytania, wybierają to, co najważniejsze, tworzą grę i grają. Jest mnóstwo, za krótki ten mój wykład, żebym mogła wszystko wyjaśnić, ale jest mnóstwo metod, które pozwolą powtórzyć materiał, nauczycielowi dadzą wgląd, co kto umie, bez przerywania procesu uczenia się, bo każda klasówka przerwa w procesie uczenia się i właśnie dające możliwość budowania dobrych relacji, żeby nie było stresu, żeby nie było strachu, tylko żeby była radość, bo dobrze zorganizowana nauka daje radość, bo rozwój daje radość. I ostatnie zdanie, już kończę. Bardzo potrzebne są zadania, które stwarzają okazję do wspólnej pracy. I to jest też niezwykle ważne, żebyśmy my, nauczyciele, odróżniali prawdziwe ćwiczenia, które pozwalają na rozwój, od metodycznych chipsów. Niestety w zeszytach ćwiczeń zazwyczaj nie ma ćwiczeń. To są narzędzia pomiaru, a my potrzebujemy zadań, które dają rozwój. Jeśli szukacie takich zadań, to może się będziecie chcieli sięgnąć po tę moją serię Piernikowa Wyspa na przykład. To jest najnowsza książka Szkoła na miarę szyta. Znajdziecie tutaj mnóstwo zadań spersonalizowanych, które każdy może zrobić na swoim poziomie, które umożliwiają, ale też indziej możecie poszukać takich zadań. Sami możecie te zadania tworzyć. Umożliwiają pracę w grupie, umożliwiają głębokie przetwarzanie, łączenie treści z różnych przedmiotów i przede wszystkim uczenie się poprzez własną aktywność w dobrych relacjach. Wtedy człowiek może w pełni rozwinąć swój potencjał. Minuta za długo, ale się starałam. Pięknie dziękuję.